Tutorial, jak wymienić struny w mandolinie. Najpierw musimy zdjąć pokrywę strun, jeśli twoja mandolina posiada. Niektóre nie mają. Pokrywa schodzi w dół. Trzeba ją po prostu pchnąć. Czasem lżej, czasem ciężej schodzi, ale trzeba tą pokrywę pchnąć. Jak mam, udało się. Pokrywa zdjęta. Następnie muszę poluźnić struny. Biorę swój winder. Teraz struny trzeba zdjąć. Możemy je odciąć, albo możemy je ładnie zsunąć tutaj z trzpieni. Zanim je zdejmiemy, dobrym pomysłem jest odmierzyć sobie menzurę, jeśli była wcześniej ustawiona. Dobrze. Bierzemy metr i odmierzamy. Tylko, że ja wiem, że w tej mandolinie ma być 36 cm. Tutaj mamy 35, to znaczy, że menzura była źle ustawiona, więc na to nie patrzymy. Później będę ustawiał do 36 cm. Tak więc. Odcinamy strunę. Strony przecięte. Teraz już wam pokazuję. Tutaj mamy, mandolina ma dość starodawne struny, starodawny typ, dlatego nie ma na nich takich tulejek jak na zwykłych strunach, na przykład do gitary elektrycznej, tylko są one owinięte o trzpień. Tylko teraz możemy zdjąć z tych trzpieni. Jeśli się nie udaje, już są mocno zaciśnięte. Trzeba będzie je odciąć. W międzyczasie musiałem sobie zrobić małą przerwę, bo właśnie wbiłem sobie strunę w palec. Dlatego trzeba uważać bardzo ze strunami. Dobra, teraz przeczyszczę troszkę tą mandolinę, zanim nałożę nowe struny. Mam taki pędzelek. Troszkę odkurzymy. I zaraz na oliwie pod strunnicę. Znowu mój olejek cytrynowy. Szmatka. Troszkę trzeba namoczyć. I przejeżdżamy po podstrunnicy. Staram się nie dotykać progów. Zaraz i tak przetrę te progi, żeby już nic na nich nie zostało z olejku. No i nakładamy nowe struny. Klientka wybrała sobie Martiny. No i tak jak mówiłem, tutaj mamy takie trzpienie. Zaraz biorę dwie najcieńsze struny. E. I najpierw z jednej strony nakładam na trzpień, a z drugiej strony robię taki myk, jak już pokazywałem na gitarze.
czyli łapię lewą ręką przy kluczu, drugą ręką przy mostku i przesuwam wszystko do pierwszego progu. I teraz przy kluczu odcinam nadmiar. I zaraz dokładnie to samo zrobię z wszystkimi innymi strunami. Strony założone, teraz mogę ustawić menzurę, która, tak jak mówiłem, w przypadku tej mandoliny ma 360 mm, czyli długość czynna struny, ta, na której konkretnie gramy, ma 360 mm. Zbiorę moją miarkę i odmierzam. Mamy tutaj 358 mm, czyli niewiele. Muszę przesunąć. Dobra. Sprawdzamy jeszcze raz, jeszcze troszeczkę. Ok, z jednej strony się zgadza, teraz sprawdzamy drugą stronę. Tutaj lekko naprostuję. Ok, to już powinno być. Tak jest, wszystko się zgadza, menzura ustawiona. Teraz mogę nałożyć osłonkę. Z powrotem. Czasem dość ciężko to wchodzi. Udało się.
Teraz nastroję mandolinę i może iść do klienta.